These are the ones I keep around for people that speed in my driveway. And drones. We have 360 million people, and we estimate 700 million guns in circulation. Hasta la vista. Ale hałas. Dzwonimy na policję, bo typ naprawdę, kurde, ledwo co siedzi za tym kółkiem. Nie wiem, no mam nadzieję szczerą, że po prostu nikomu nie zrobi ten facet krzywdy. Montana! Kocham cię! Witamy w Ameryce, moi drodzy. Dzień dobry, moi drodzy, witam się z wami z postapokaliptycznej Ameryki. Muszę wam pokazać, jak ja dzisiaj spałem, bo to jest hit. Wczoraj siedzieliśmy przy tym ognisku, piliśmy sobie kiełbaski, piliśmy browary za 2 godziny. No i później stwierdziłem, że jeszcze chcę troszeczkę poedytować materiały, porobić rendery i tak dalej, więc jak widzicie, zrobiłem sobie stanowisko ładowarkowo-pracowe i później obudziłem się rano na tej stronie, więc tak na upartego to w tym wanie może i nawet więcej osób mogłoby spać komfortowo, bo autentycznie wyspałem się tylko na tej jednej małej połówce. Niezły syf tutaj jest, co? A Mr. Nathan robi pancake'i znowu. Nie wiem, o co chodzi, ale Nathan powiedział, że jak będę szedł brać prysznic, to żebym koniecznie to nagrał, więc idę teraz z telefonem. Już się chyba domyślam, dlaczego miałem wziąć ten telefon. Wow! Jakie po prostu post-apoklimaty. I co, i to tutaj? Ale jaja. Okej, czyli woda po prostu sobie płynie tutaj, bezpośrednio na dół. A cały patent polega na tym, że się to odkręca po prostu i leci. No dobra, spoko. To idziemy się myć. Dobra, jestem już umyty i ogarnięty. Idziemy pogadać chwilę ze Scarem, czyli właścicielem tego postapokaliptycznego miejsca. Słuchajcie, muszę się teraz przerzucić na język angielski, natomiast oczywiście będziecie mieli polskie napisy, musicie je sobie po prostu włączyć na YouTubie. Okay, so this is Scar, the owner of the... Honey's Dry Dusty Bumpy Rarely Level Field. So that's the place where we were at. Honey's was a yellow lab of my daughter's that when I went homeless after having a stroke from an old army injury. And I'd walk her at city parks and I tell her someday she'd have her own park, so that's why this is Honey's Park. But basically, it started out as kind of a redneck homeless camp, and now it is what it is. How many years ago? 9.5. Oh, so we have new customers? No, it's a friend of mine. This is Lois. She's kind of a living legend around here. She goes around and does all the aluminum cans in town. She even dumpster dives for them, and then she sells them for the food bank. Her husband was an American war hero from Korean War, Medal of Honor winner, and so she doesn't need to do the aluminum and dumpster dive. It's just her hobby to pay for the food bank. To jest ten busik, w którym jest prysznic, który widzieliście wcześniej. Tutaj zobaczcie, macie wszystkie guziki, nawet są kluczyki w stacyjce. A tutaj wajcha do otwierania i zamykania drzwi. Tutaj macie busa numer 2. Też macie właśnie tutaj takie łóżka. Pre-COVID, did you have a lot of people coming here? Well, actually, COVID actually increased things. It just changed it from half foreigners to all Americans. Uh-huh. So you can feel like this kind of like a post-apocalyptic climate here. Like you have the dead inside and all this kind of things. You're a fan of this kind of series? Big fan, yeah. Yeah. There's even a book or two out there on me. What's the title? Pandemocratic Apocalypse. All right, where can you? It's on Amazon. Is it? Oh, okay, beautiful. I just don't advertise it through the campground anymore. What's the main purpose of this land for you? Just my home. Because it's not about the money. Most people don't pay. It's just to let people in need have a free place to stay. It's hospitality. Old-fashioned hospitality. Yeah, because we stayed for a couple of hours yesterday. We talked over the fire. I think it's really cool to have some people around here, especially if you live in a town that has how many inhabitants? 900. And we're not in town, but we're close. Do you want to maybe show me around your van, or? Well, the inside of my bus, I'm an old disgusting guy that lives in the desert, so nobody goes in that one. Hey, how are you? Good. How about you? How are you doing? I'm good. We're just making a small interview. He's a very interesting person. He can tell you lots and lots of things. Some of them might even be true. Yeah. So how does your regular day look like here? Oh, geez. I put in 52 trees for the dog memorial thing this year on a drought year, but I'm only watering them every 3 or 4 days now, but that takes an hour and a half on my quad right there with the tank. So, and then quite frankly, it's put wood in the fire pit and wait around and see who shows up tonight. What's inside that building? It's just my storage of stuff from before I had the stroke. Oh, okay. Just a bunch of old BS. I put the building in, but I'm going to destroy it in the next couple of years and probably get another old school bus, as funny as it is, just because they're cheap, and then I'll hide it out back, and then I'll get rid of that. If you want to get a bus like that in the US, like not running, just the bus that you can put in your backyard and just, you know, do whatever, what kind of money are we talking about? If you want to get, like, doesn't have to run, you just... Well, for not running, I paid scrap price, which varies a little bit, but... like $400 for the white one. Wow. But I only paid $500 for the other two, including the one that runs. $500 for the one that runs? Yeah, with a brand new motor in it. Uh-huh. And as you told me yesterday, you don't have to put insurance on it or anything, no, if it's just staying here. Leave your property. If you own the land, or if it was on your friend's property, as long as it doesn't leave the property, it could sit there forever with no insurance, no registration, no. So you can have a house for $500. Basically, that's basically the idea, yeah. You even have internet here, right? That's the internet thing. Yeah, yeah. The old laundry bucket. It's covered. It's an indoor router, so the laundry bucket's covering it up for the rain. Yeah. What about the animals here? Because Nathan said yesterday, "Oh, we are outside of the bear country. That's good, right?" Oh yeah. Everybody always says that. It makes me laugh. But yeah, there was a bear in my driveway in the local newspaper last fall. Mm-hmm. But in Idaho, there are deer, elk, moose, black, brown, and grizzly bears, coyotes, wolves, mountain lions, wolverines. But not one of those animals will get you if you're living in a bus. Yeah, that's true. That's like a safe spot, huh? Yeah, yeah. Even the deer have a hard time coming through the windshield. Wszedłem właśnie do tego białego busika. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. To jest tak zwany hostel / miejsce do siedzenia, jak jest kijowa pogoda. Tutaj nawet macie właśnie stolik. Można się rozłożyć tutaj gdzieś na kanapach. No, jest klimat. Musicie przyznać, że jest naprawdę, naprawdę grubo. Zobaczcie, to był stary autobus szkolny i macie tutaj zasady, których trzeba pilnować, żeby nie stracić prawa do korzystania z autobusu szkolnego. Okay, so you have beds in the buses and beds here, so sometimes you have people coming with a car and they want to stay in one of the buses, or? Yeah, but usually it's cross-country bicyclists. Uh-huh. Like the guys off Warm Showers, the international guys that are pedaling all over. So you have all these crazy animals here, and what about the guns? Pretty much you can have what you want. Oh, now I noticed that you are carrying one, actually. No, most of the day it's like this. Uh-huh. Yeah, I haven't noticed. Cool. Are you carrying yourself? No, I have guns and I have shot a lot of guns, but I don't carry them around town. Ale super. Myślałem, że nas oprowadzi tak w 30 sekund i koniec, tylko nam pokaże, co tutaj jest, ale zapowiada się, że jeszcze chwilę tu pobędziemy. These are the ones I keep around for people that speed in my driveway. And drones. Okay, so we have a Mossberg shotgun here. Mossberg 535. Zobaczcie, tutaj macie Beretta 92FS, a tutaj macie właśnie pistolet XDS i to jest właśnie ta 45, jak widzicie, 45 ACP. Zobaczcie, tutaj macie napis: przeczytać instrukcję przed użyciem. I just bought it yesterday. Chcę polatać dronem, ale Scar mówi, że on ma dobrego cela z tego shotguna, więc nie wiem, no. No to będziemy trenować. Oh yeah, when COVID started, people started buying ammo and guns like crazy, right? Well, every time a Democrat gets elected. But yeah, gun prices have been crazy lately and the ammo shortage. These might amaze you, but these are the real statistics in America. We have 360 million people, and we estimate 700 million guns in circulation. Jeszcze wam tutaj pokażę te lodóweczki, co zawierają. Tutaj mają browarki i to nie byle jakie browarki, moi drodzy. Tutaj są też takie bardzo fajne, kraftowe. Tutaj nawet zobaczcie, Alaska. Wszystko oczywiście w działającej lodóweczce. Tutaj jeszcze więcej browarów. Jest też kawka. Tutaj kuchnia. Zobaczcie, mikrofalówka. Jest jakiś toster. No i księgarnia. Tutaj macie też właśnie książki. That's a really interesting idea to keep the books in a... Oh, so that's your book, right? And you can get it on Amazon, right? Well, I'm trying to say you can take it if you want it. Really? Yeah. You sure? Yeah, you might not like it, but you know, you can take it. All right. Thank you very much. Yeah, I want your autograph on it. Well, I usually make them read it first. I won't be back anytime soon. Well. You signed it already? Yep. That was fast. Zobaczcie, dostałem książkę z podpisem Scara. Poszedłem postrzelać jeszcze jakieś birole i chciałem właśnie podkreślić, że zobaczcie, on tutaj przygotował to wszystko dla ludzi, którzy chcą tutaj przyjeżdżać właśnie na nocleg i nawet tak jak tam macie podłączenie do prądu dla takich mniejszych samochodów. Tam, gdzie macie te niebieskie, macie podłączenia do prądu dla takich dużych samochodów, które mają, wiecie, klimatyzację i wszystko. Naprawdę niesamowite miejsce, w szczególności, że on to naprawdę udostępnia za darmo. To jest człowiek, który po problemach w wojsku był bezdomny przez jakiś czas. To jest naprawdę, kurde, niesamowita historia i niesamowity człowiek. Czas polatać dronem. Moi drodzy. No nie spodziewałem się, że ten dzień się tak zacznie, że taki materiał uda się nagrać. Wow, po prostu niesamowite. All right, for the last time. Thank you so much guys and have a great one. Stary, ale miejscówka. Najlepsze. Ale super. No i po raz kolejny skręcenie w złą uliczkę, czy też znalezienie czegoś, żeby przycebulić w teorii trochę pieniędzy, spowodowało, że poznałem naprawdę świetnych ludzi. Oczywiście zostawię wam namiary tutaj do tego kempingu Scara na Google Maps i pamiętajcie to, że on oferuje to za darmo. To nie znaczy, że nie można za to zapłacić. Jest czerwona skrzyneczka, w której można zostawić pieniądze. I kurczę, no w szczególności jeżeli ktoś was tak wita, tak gości i po prostu opowiada swoją historię życiową, która była naprawdę bardzo ciężka, bo przeszła tutaj przez momenty bezdomności i tak dalej, to wydaje mi się, że warto takich ludzi w miarę możliwości wspierać. A my, moi drodzy, jedziemy dalej. Elo, elo. A zobacz, jak sobie przytrzasnęli tą. Amatorzy. Amatorzy. Słuchajcie, nie wiem, czy cokolwiek zrozumiecie z tego, co do was będę teraz mówił, bo jak widzicie po mojej koszulce, wiatr naprawdę mocno wieje, ale jesteśmy w Parku Narodowym, który się nazywa Craters of the Moon, czyli kratery Księżyca. Zobaczcie, wszędzie czarna ziemia. Malutkie, gęste krzaczki. Tutaj się ostało jedno drzewo. Zobaczcie, jak się to wszystko błyszczy. Jakieś srebrne odcienie. Jest naprawdę bardzo leciutkie. To jest jak gdyby puste w środku. No dobra, mam nadzieję, że będzie coś słychać, bo zapowiada się na to, że tutaj wszędzie będzie wiało tak samo. Idziemy właśnie do jakiegoś takiego stożka wulkanicznego, ponieważ cały ten teren jest właśnie terenem, którym kiedyś były aktywne wulkany i z tego, co mi wytłumaczyła pani na wejściu, to nie było tak, że tutaj, wiecie, było jakiś jeden wielki wulkan, który wybuchł, tylko tu było ich po prostu mnóstwo malutkich i na dodatek jak ta ziemia zaczęła pękać, to zaczęła wydobywać się z niej lawa, stąd właśnie taki krajobraz, jaki macie przed sobą, a nie inne. A tutaj wygląda na to, że jest właśnie jeden z tych stożków wulkanicznych. Aczkolwiek powtórzę raz jeszcze, to nie jest kanał edukacyjny, tylko podróżniczo-rozrywkowy. Jak chcecie ciekawostek geograficznych i geologicznych, to zapraszam na kanał Wędrowne Motyle, a nie vlog Kesha. Dotarliśmy właśnie na samą górę i to, co tutaj mamy, to uwaga, dziura w ziemi. Ale trzeba przyznać, że krajobraz naprawdę bardzo ciekawy. I co z tego, że ją sobie założyłem na tył, skoro i tak poleciała? Nie mam niestety internetu, więc muszę się wspomóc broszurką, ale tak wygląda to miejsce z satelity. Zobaczcie, jest 15, a ja od 6:48 próbuję wrzucić 2 vlogi na YouTube'a, więc mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego te daily nie do końca są daily. Postanowiliśmy, że wybierzemy się na małą wędróweczkę. Chyba najdłuższa, jaka tutaj jest, nazywa się Broken Top Loop Trail i ma 3 km. Zobaczcie tutaj, jakie ładne kamienie. To wygląda jak taka czekolada bąbelkowa. O, ale bym sobie zjadł taką czekoladę bąbelkową teraz. O, zobaczcie, co tam jedzie. Jedzie Kuga Campervan, a tutaj idziemy sobie tym hajkiem i trzeba przyznać, że te drzewa wyglądają naprawdę creepy. No co ja wam tutaj mogę miśki pokazywać? Po prostu widoki, jak sobie idziemy. Tutaj też ta lawa, tylko trochę bardziej zarośnięta niż po drugiej stronie góry. Przestał wiać wiatr, zaszło trochę słońce, więc spoko. Przed chwilą znowu było urwanie głowy z tym wiatrem. No i tak sobie idziemy. Powiedziałem, że przestało wiać i znowu zwiał się... I znowu zerwał się taki wiatr, że Nathan to przed chwilą swoją czapkę tam musiał gonić. Zobaczcie, jak to super wygląda. Tutaj takie pęknięcie w ziemi od tej góry, a tutaj takie wybrzuszenia. Naprawdę robi wrażenie. A tutaj to już łatwiej sobie wyobrazić, że to wszystko to była lawa, która jakoś się tak gniotła i zastygała właśnie w takiej formie. Jeszcze jeden hike i spadamy dalej. Było napisane, żeby wziąć ze sobą buty trekkingowe i latarkę, więc jestem przygotowany jak nigdy. Na tym zdjęciu są co prawda Hawaje, ale macie tutaj przedstawione, jak powstawał ten teren i najlepsze jest to, że na Hawajach nadal są aktywne wulkany i takie widoki można zobaczyć, jak się tam pojedzie. Zawsze chciałem pojechać na Hawaje. Nie no, żartuję. Już bez przesady. Ale hałas. Jak to ostatnio wygląda? Tak właśnie wygląda ta jaskinia w środku. Tutaj jest takie jedno otwarcie wielkie, które mi przepala ekran w tym momencie. I tam mamy jeszcze spacerek kawałek dalej. No dobrze, że się posłuchałem z tymi butami trekkingowymi, bo w konwersach ciężko byłoby tutaj chodzić. Było napisane, żeby wziąć latarkę, ja tu latam w okularach przeciwsłonecznych, bo autentycznie lepiej w nich widzę. A to musi głupio wyglądać, jak jakiś typ w okularach przeciwsłonecznych i latarką sobie idzie przez jaskinię. No i tak wygląda końcóweczka tej jaskini. Tłumaczę wam, dlaczego tak się, w cudzysłowie mówiąc, spieszymy. Zobaczcie, tak jak z Aleksem sobie bzdurałem, że chcemy zrobić Yellowstone, tak z Nathanem, że chcemy pojechać do parku Glacier. I do tego parku mamy jeszcze 8 godzin, 3 minuty jazdy, 515 mil. Jest już godzina 16:35, więc plan na dzisiaj jest taki, że pojedziemy sobie w tą stronę. Jak się zacznie robić ciemno i nie będzie nam się już chciało dalej jechać, to gdzieś zostaniemy na noc. Prawdopodobnie jutro wieczorem dojedziemy gdzieś w okolice Glacier. Oczywiście, moi drodzy, plan był taki, żeby ten Moon Crater ogarnąć z samego rana, jeszcze przed południem i już tam od razu pojechać w stronę Glacier, ale klasyka. Klasyczny Cash. Jedziemy za tym typem już od jakiejś chwili i mamy wrażenie, że co chwilę zjeżdża na przeciwległy pas i jakoś się dziwnie zachowuje, więc nie wiem, obserwujemy go trochę, ale przed chwilą jechał w ogóle połową na jednym pasie, połową na drugim i mamy teraz taką ciężką rozkminę, że przypadkiem nie dzwonić po policję, bo no nie wygląda to najlepiej. Honda Pilot. Nie no, typ się ewidentnie nie trzyma w ogóle, nie, to jest jakaś masakra. Tylko uważaj, żeby nie było niespodzianki, że on nas, wiesz. Najebany typ! Najebany typ, dzwoni. Dobra, dzwonimy na policję. bo typ naprawdę, kurde, ledwo co siedzi za tym kółkiem. Kurwa, taki. No. Hi, so we are driving on US Highway 26 and there is like a guy in his, I don't know, 40s maybe, late 40s, and he seems like he is drunk. Okay, what kind of vehicle is he driving? It's Honda Pilot. I think it's gray or black. Ale zobacz, jak on leci. Ja pierdzielę. 7C. Pamiętajcie, że w Stanach jest tak, że tam po piwku czy coś możesz sobie wsiąść, ale ten facet naprawdę się zachowuje jakby, no, albo przysypiał za kółkiem, albo był już naprawdę mocno pijany, więc lepiej chyba, żeby to sprawdzili. No, zaczęło się od tego, że typ wyprzedzał po prostu na skrzyżowaniu na podwójnej ciągłej, dlatego zaczęliśmy mu się przyglądać. No, na łukach już mu tak średnio idzie. Ten autobus stary, no. Ty, no, z filmów na YouTubie wynika, że policja zawsze się pojawia w 3 minuty, no. Nawet na polu kukurydzy. On nie, on nie wyprzedza, on po prostu... No, po prostu postanowił jechać środkiem. No i zobacz. No, teraz jak szaleje, zobacz. O! Rozkręcił, no. Szeroki pas. No, powiem wam, że jestem zdziwiony, że nadal nikt nie zareagował, tym bardziej, że wjeżdżamy już w ruch miejski, a typ autentycznie ledwo co siedzi za tym kółkiem. Słuchajcie, no niestety historia nie zakończyła się tak jak na amerykańskich filmikach na YouTubie. Jest już po godzinie 18, nikt go nie zatrzymał. Ja dzwoniłem 2 razy, drugi raz robiłem follow-up, dokładnie gdzie jedziemy, w którą stronę, jak wygląda nasz kamper i tak dalej, no i... nic. My musieliśmy zjechać na stację, bo jak widzicie, nie mamy już praktycznie w ogóle benzyny. Jesteśmy na stacji Walmartowej i tutaj 87 kosztuje 3,79. Przedpłaciłem 130, obstałem, że wejdzie tak mniej więcej 125. Wiecie co jeszcze tak odnośnie pijanych kierowców, to jeżeli mogę wam dać jakąś radę, to ja bym nie miał problemu z tym, żeby dzwonić na policję, jeżeli widzicie, że jakiś kierowca się bardzo dziwnie zachowuje. Ja wiem, że to jest frajerstwo, dzwonienie na psy, elo, elo, ale prawda jest taka, że nie wiem, no to nie jest pierwszy raz, kiedy mi się to w ogóle zdarzyło. Ja już ze 2 czy 3 razy w Polsce zgłosiłem typa, jechałem za facetem, który był pijany. Moim zdaniem na 99% był pijany. Nie wiem, jak się tam sytuacja dalej rozwinęła, po prostu pojechałem dalej. Ale w tym przypadku, patrząc na twarz tego typa, widząc jak on się zachowuje, obstawiamy, że on po prostu był albo nieprzytomny, albo pijany, albo naćpany. I dlaczego? Słuchajcie, no wyobraźcie sobie taką sytuację, że widzimy, że facet się dziwnie zachowuje, olewamy to, jedziemy dalej, a później widzisz w newsach, że nie wiem, zabił rodzinę na przykład, czy cokolwiek. Wiecie, jak on by sobie zjechał w pustynię i by się tam zabił, połamał cokolwiek, to już jest jego sprawa, tak? Ale jesteśmy na publicznych drogach, jest naprzeciwka, jadą rodziny, jadą autobusy. Mi się wydaje, że to jest taki obywatelski obowiązek po prostu w każdym kraju, jak widzicie taką sytuację, że ktoś przed wami ledwo co ogarnia prowadzenie samochodu, to trzeba po prostu zadzwonić, to zgłosić. Nie wiem, no mam nadzieję szczerą, że po prostu nikomu nie zrobi ten facet krzywdy i że gdzieś zaraz zaparkuje i nara, ale policja po prostu kompletnie zignorowała to. 2 razy dzwoniłem, zostawiłem swój numer telefonu, nic, zero informacji, więc nie do końca tak jak na filmikach z USA. A tak odnośnie benzyny, no to już widzicie 105, no ciekawe, czy się przeliczył, a 107. No i klasycznie nie dostałem paragonu, więc muszę iść do kasy. Przed nami jeszcze ponad 4 godziny trasy, więc postanowiliśmy wpaść na szybkie Panda Express, ale już widzieliście Pandę w poprzednim vlogu, więc nie będę tutaj robił wprowadzenia. Tak wygląda moje jedzonko i niestety znowu zgrzeszyłem, wziąłem sobie Doktora Peppera, ale nie wiem dlaczego, dla mnie Panda Express i Dr. Pepper to... nierozłączne połączenie. Czy odczuwasz zwiększony entuzjazm przebywając w mojej okolicy? Depresja, bym powiedział. No to lecimy teraz do Montany, a ja w końcu ogarnę robotę, bo przez tego typa, co przed nami jechał, praktycznie nic nie zrobiłem. Chciałem trochę widoków przez szybę ponagrywać, ale po pierwsze trochę trzęsie, a po drugie Nathan pozabijał tyle biednych puszek, że tutaj kompletnie nic nie widać. Kill them all. A long way to go. I'm coming home to my darling. Still got a long way to go. Widzicie te ceny? 3,18 za galon benzyny? Montana, kocham cię. Szyba to już jest po prostu jakaś masakra. Mr. Nathan stwierdził, że on dzisiaj ma ochotę na jakiś żywy wieczór w żywej dzielnicy w mieście w Montanie. I powiedz mi, jak ta imprezowa dzielnica? Proszę, Western Bar, proszę. O nie, dzieje dobra, się? No faktycznie, dzieje dobra, się? Dobra, są ludzie, masz rację. No. Nie jestem w stanie przez to się pokazywać, no, jak ty jeździsz, no. Słuchajcie, jesteśmy w miejscowości Helena w Montanie. Podobno jesteśmy pierwszymi osobami, które przyjechały do Montany zwiedzać. Tak właśnie wyglądają ulice tego miasta. Jakiś chyba główny deptak o godzinie 22:50. Przeszliśmy się jakieś 30 sekund tym głównym deptakiem i panie Nathan, gdzie teraz? Ja się poddałem, widziałem z drugą stronę. Tutaj mamy jakiś pomnik, który wygląda mi na jakichś wydobywców złota, którzy płuczą rzeczy, żeby znaleźć złoto. A tutaj, moi drodzy, mamy Windbag Saloon. Będzie gruby melanż, man. No! O kurde! Przeszliśmy coś zjeść, ale okazuje się, że kuchnia już zamknięta. Jedziemy se tak trochę z nadzieją, że uda nam się znaleźć jeszcze jakieś jedzenie po drodze, aczkolwiek wygląda na to, że wszystkie Taco Bell, McDonaldy i inne knajpy są pozamykane. Mamy farta, bo oryginalnie wpadliśmy na świetny pomysł, żeby spać pod Walmartem, a później zobaczyliśmy, że ten Walmart znajduje się centralnie koło lotniska, więc... Zadzwoniliśmy do jednego z RV Parks i pani powiedziała, że skoro nie potrzebujemy się podpinać do prądu i tak naprawdę potrzebujemy tylko miejsca parkingowe i prysznic, to możemy się u nich przekimać za $15 na parkingu, więc właśnie tam ciśniemy w tym momencie. Dojechaliśmy do naszej miejscówki. Powiem wam, że jest tutaj dosyć chłodno, w sensie już na taki dresik i jakąś bluzę. Gdzieś tutaj podobno pieniądze mamy zostawić. Nie chcą wejść, dobra, to zapłacimy im rano w takim wypadku. Ale niesamowite co, że można sobie takiego busa kupić za $500, zaparkować nim gdzie chcesz, jak to jest teren prywatny i po prostu sobie w nim mieszkać. Dobra, miśki, nie ma co bezsensownie przedłużać, tak już jest 1:30, kolejny dosyć aktywny dzień za nami. Widzimy się jutro.